Branża transportowo-logistyczna w Polsce nie zwalnia tempa. Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że będziemy przewozić zdecydowanie więcej. Jednak zmian w sposobie transportu nie będzie. W puli przewozów nadal będzie dominować transport drogowy. I choć do bezemisyjnych, czystych ciężarówek z napędem elektrycznym na polskich drogach daleko, to jednak zmiany w branży już widać. Ostatnie lata to szybka konteneryzacja transportu. W ten sposób zunifikowane zostały de facto wszystkie jego gałęzie. Uniwersalny rodzaj wagonu, który pozwala na jednym rodzaju platformy zastosować różne rozwiązania technologiczne w zależności od tego, jaki ładunek chcemy przewozić. To są te rzeczy, które dzieją się na co dzień, to są te nowinki, które są namacalne i to jest to, o czym wcześniej mówiłem, to jest ta ewolucja, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Nie rewolucyjny proces zmian, ale ewolucyjny, który następuje w bardzo, bardzo szybkim tempie. Najcenniejsza dla sektora jest informacja, ale także terminowość i koordynacja. Bez nowoczesnej, sprawnej logistyki ciężko byłoby zarządzać produkcją na przemysłową skalę. Przykład – beton. Tu liczy się czas i utrzymanie rytmu dostaw. W jednej z największych cementowni w kraju system wspierający produkcję zbiera informacje z zakładów firmy, od kierowców oraz od klientów, do których ma trafić ładunek. Zaczęliśmy rozwijać te systemy kilkanaście lat temu i wówczas okazało się, że złożoność tych systemów jest tak duża, że komputery osobiste wówczas osiągalne nie były sobie w stanie poradzić z dynamiką i liczeniem ilości scenariuszy możliwych dostaw. Także to są naprawdę bardzo, bardzo zaawansowane systemy. Rynek magazynowy w Polsce co roku bije kolejne rekordy. Największych magazynów, tych zautomatyzowanych, nie byłoby, gdyby nie zakupy w sieci. Według statystyk GUS w 2017 roku 13 milionów osób w wieku od 16 do 74 lat zrobiło zakupy przez internet. Przyszłość to hale bezzałogowe, w pełni zrobotyzowane, z minimalnym udziałem ludzkiej pracy. Dwie osoby tam pracowały, pracowały tylko dwie, dlatego że na wypadek, gdyby druga zachorowała albo chciała pojechać na wakacje. Tak? I kilkanaście tysięcy miejsc paletowych było obsługiwanych kompletnie automatycznie. W tym kierunku to pójdzie, już idzie. Uważam, że to tak naprawdę zwiększa znaczenie i rolę właśnie logistyka, osoby w przedsiębiorstwie. Dlaczego, proszę Państwa? Bo no, sztuczna inteligencja świetnie sobie radzi z typowymi sytuacjami. Polski rynek pracy w branży transportu i logistyki jest w najlepszej kondycji od 5 lat. Co piąty pracodawca w tym sektorze planuje powiększenie zespołów w ciągu najbliższych miesięcy. Prawie 1/3 firm transportowych w Europie to firmy polskie. Obsługuje 1/3 tego rynku to jesteśmy my, czyli to wszystko, co się zrodzi w tym obszarze w Polsce, ma szansę być rozwiązaniem wykorzystywanym i stosowanym wszędzie. Branża ma do wykorzystania ogromną szansę, która jednak w zderzeniu z twardymi danymi Eurostatu nie wygląda już tak różowo. To miejsce Polski na tle Europy w zestawieniu poziomu innowacyjności. Trudniej, jeśli chodzi o opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, jest tylko w 5 krajach Starego Kontynentu. Automatyzacja i informatyzacja w logistyce to konieczność, którą wymusza na branży TSL brak ludzi do pracy. Jednak od lat pod tym względem robimy zbyt mało. Nie każdy klient jest przygotowany na rozwiązania, nad którymi dzisiaj pracuje branża logistyczna. Cyfrowa rewolucja nie nastąpi w najbliższym czasie również z innych powodów. Firmom brakuje podstawowych narzędzi i instytucjonalnego wsparcia do ich rozwijania. Ile czasami pracownik traci czasu, czyli pieniędzy przedsiębiorstwa tak naprawdę na ręczne, można by powiedzieć, wręcz przeklejanie danych z jednego systemu do drugiego. W małych, średnich przedsiębiorstwach z branży TSL bardzo często taka sytuacja ma miejsce. Rząd, fundusze inwestują dużo w startupy. W Polsce nie ma dzisiaj oprogramowania, które mała, średnia firma spedycyjna mogłaby wdrożyć i dzięki temu też rozwijać się i dawać wartość dodaną klientom. Nie ma takiego. No nie ma dzisiaj operator logistyczny, dzisiaj nie może kupić polskiego produktu, bo nie ma takiego, który pozwoliłby jednocześnie zarządzać relacjami z klientami, operacjami morskimi, lotniczymi, drogowymi, jesteśmy przecież czempionem, tak, na drogach Europy, i ogarnąć tematy fiskalne, celne w jednym
A to mają Niemcy, Australijczycy, praktycznie ja chyba nie znam nacji w Europie, która by nie miała tego typu produktu na rynku. Jednym z najważniejszych i najszybciej rozwijających się kierunków jest autonomika w transporcie. Ogromne projekty, takie jak opracowywane już koncepcje całkowicie autonomicznego portu w Rotterdamie, na razie są poza polskim zasięgiem. Najbardziej obiecująco wyglądają prace na kolei. PKP Cargo, największy przewoźnik kolejowy w Polsce, a drugi w Europie, wspólnie z PESO rozwija projekt budowy lokomotywy autonomicznej. To badanie ma na celu stworzenie takiej lokomotywy, która w przyszłości będzie lokomotywą autonomiczną, czyli mamy tutaj do czynienia z takim rodzajem transportu, który na niektórych odcinkach, czy tam, gdzie to będzie możliwe, będzie mógł być wykonywany bez udziału człowieka, ze sztuczną inteligencją w tej lokomotywie i z pełnym opomiarowaniem, oczunikowaniem. Już teraz, dzięki ciągłemu monitoringowi pracy lokomotyw, przebiegu trasy składów pociągów oraz pozyskiwaniu informacji, np. z rozjezdni, da się skutecznie kontrolować pracę większej części przedsiębiorstwa. Przedstawiciele branży TSL przyznają jednak, że obecne rozwiązania IT nie są w stanie przeliczyć wszystkich zbieranych przez nich danych. Często pozostaje przyjąć pewne stałe założenia. Coraz większa ilość zebranych danych, przesyłanie ich przez internet, a w końcu udostępnianie kontrahentom. To wszystko ma wpływ na funkcjonowanie firm z branży TSL. Z danych zespołu do spraw cyberbezpieczeństwa firmy IBM wynika, że to właśnie transport jest najbardziej narażony na ataki hakerów. Firmy niechętnie dzielą się informacją o tym, że stali się kiedyś ofiarą takiego ataku. Zapewniam Państwa, że jest wdrożony system bezpieczeństwa, są odpowiednie komórki, oprogramowanie, które śledzi na bieżąco możliwość łamania się. To jest diagnozowane i zapobiegane na wstępnym etapie, że tak powiem, funkcjonowania tych zespołów, które się konkretnie w tym zajmują. Najgłośniejszy, bo najbardziej dotkliwy dla branży w ostatnim czasie był atak wirusa Petya w 2017 roku. Maersk, największy na świecie operator morskiego transportu kontenerowego, przez złośliwe oprogramowanie musiał wtedy ograniczyć działalność. Przestał funkcjonować system do zarządzania statkami. Przez wiele dni niektóre załogi nie wypływały w morze. Cyberatak kosztował firmę 300 milionów dolarów. Celem takich ataków najczęściej jest zdobycie informacji. Firma, która jest naszym dostawcą IT, zaalarmowała całą grupę, że mamy po prostu ruch na serwerze obcy. I ja myślę, że dzisiaj jakieś szpiegostwo gospodarcze to jest w ogóle coś, co się odbywa na porządku dziennym. Dlatego przy stawianiu na innowacje firmy z branży TSL powinny brać odpowiedzialność za ich funkcjonowanie. Choć jak przyznają fachowcy z branży, rolą państwa jest przygotowanie niezbędnych rekomendacji potrzebnych do ochrony krytycznych punktów dla całego przemysłu transportowego w Polsce. To był Sektor. Dziękuję i do zobaczenia.